Halo, z tej strony Pedro i witam was na odcinku z Pogranców Mitów, gdzie będę albo obalał, albo potwierdzał najróżniejsze mity, jeżeli chodzi o Pet Simulator X. Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania, ponieważ możecie naprawdę dużo się tutaj dowiedzieć. A dodatkowo dzisiaj rozdam wam dwa Hellish Axolotle w wersji Dark Matter totalnie za darmo, czyli dwa najlepsze pety w grze. A jakie wygrać? O tym dowiecie się podczas trwania tego odcinka, dlatego musicie go oglądać od samego początku do samego końca, żeby was konkurs na dwa najlepsze pety nie ominął. A dodatkowo już na samym starcie możecie zostawić subskrypcję i łapkę w górę, będę wtedy wiedział, że chcecie więcej takich konkursów i przede wszystkim zaproście waszych znajomych. Dlatego wydaje mi się, że widzowie, że możemy zacząć i pierwszym mitem jest, kiedy odbierzemy wszystkie rewardsy naraz, to będziemy mieli 100% szans na cupcake'a. Ja to dzisiaj sprawdzę, ja to dzisiaj udowodnię. Oczywiście przeniesiemy się na Axolot World, ponieważ pamiętajcie, że prezenty skalują się z tym, na jakim świecie jesteście. Czyli jeżeli byście byli na pierwszym świecie, dostalibyście zwykłe coiny, a jeżeli ja jestem na Axolot, no to dostanę Axolot coiny. I sprawdzimy, czy serio jest na to 100% szans. Dlatego ja odbieram oczywiście wszystkie gifty, jak widzicie, naraz i sprawdzimy, czy serio dostaniemy tego huge cupcake'a. I jak widzimy, no niestety pierwszy mit trzeba, widzowie, obalić, ponieważ nie dostaliśmy tego huge cupcake'a. Jeszcze go oczywiście sprawdzam, ale jak widzicie, no po prostu w moim ekwipunku go niestety, widzowie, nie ma, więc pierwszy mi to balony. A jeszcze co do tych prezentów, to mogę powiedzieć, że w tym ostatnim jest szansa 1 na 5000, a w tym jest 1 na 20 000, że dostaniemy akurat tego huge cupcake'a i wtedy pokazuje nam się taki komunikat tutaj i jeszcze mamy oczywiście powiadomienia na czacie, więc pierwszy mit niestety musimy obalić. I teraz lecimy, widzowie, oczywiście do drugiego mitu, też jest związany z nowym update'em, a mianowicie co się stanie, gdy wymaksujemy jedną mastery i co się stanie, gdy wymaksujemy wszystkie mastery. Otóż gdy wymaksujemy jedną mastery, no to oczywiście mamy tutaj pokazane, w tym przypadku na przykład dostaniemy szansę na wydropienie Rainbow Peta z Golden Jajka. No i każdy ma oczywiście tutaj jakiś swój oddzielny bonus. A co się stanie, gdy będziemy mieli wszystkie mastery? Jest to, widzowie, jeszcze nie wiadomo, ponieważ mogę wam już powiedzieć kolejny mit, jeżeli chodzi o to. Jeżeli nie używacie skryptów, to nikt, widzowie, jeszcze tego nie odblokował, ale co się stanie, na 90% będziemy dostawali Cut Hoverboarda, czyli tego oczywiście bordzika, którego możemy zobaczyć sobie tutaj i on ma, widzowie, aż 3 płomienie. Skąd to możemy wnioskować? Ponieważ no za nic innego tego Cut Hoverboarda nie możemy dostać. A dodatkowo, widzowie, zobaczcie to. Tutaj mamy Steampunk Hoverboarda, który ma tylko i wyłącznie jeden ogień i go dostajemy za zrobienie 99 leveli Steampunk Converingu. Czyli jeżeli byśmy zrobili 15 takich mega ciężkich questów, to na 90 tak naprawdę procent będziemy dostawali Cut Hoverboarda, czyli nareszcie będą dwie deski za darmo dla ludzi, którzy nie wydają Robuxów, ponieważ jedną już mamy potwierdzoną, a na drugą wydaje mi się, że jest 90%. Więc widzowie, jeżeli ktoś nie używa skryptów, no to jeszcze tego nie zrobił, tych maestrii, ponieważ jak widzicie, robi się to mega, ale to mega dużo. Następną, widzowie, likiem, można powiedzieć takim mitem, jest oczywiście tutaj, jak się teleportniemy do Darktechu, to można wypaść w bardzo łatwy sposób poza mapę i przy okazji sprawdzić, czy są jakieś poukrywane jajka. Mianowicie podchodzimy sobie do nowej maszyny Dark Matter, przechodzimy na deskę i musimy się tutaj wcisnąć. Ja już to sprawdzałem oczywiście przed odcinkiem i mogę wam, widzowie, zaspoilerować, że tak, da się tam wejść, tylko dajcie mi oczywiście chwilę, ja postaram się tam jakimś cudem wepchnąć, bo tam, jak mogliście zauważyć, jest taka dziura. O, w tą dziurę da się oczywiście wejść, nie ma z tym najmniejszego problemu i udało mi się to zrobić. Jestem poza mapą i jak widzicie, nie ma tutaj żadnych ukrytych jajek, tam tylko klikamy buy egg, ale to jest zwykłe golden metal egg i tutaj, widzowie, przeteleportuje nas potem do takiego dziwnego świata. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, chociaż tam widać mapę i zobaczcie, że tutaj jesteśmy ograniczeni, tutaj nie ma nic. O, spadamy cały czas w dół i zobaczymy, czy nas o, jest kolejny jakieś jajko, ale to jest tym razem golden tech egg, więc to jest to samo jajko i teleportuje nas dokładnie w to samo miejsce, czyli jeżeli wypadniemy poza mapę, to dostaniemy się do takiej pustki, gdzie oczywiście nic nie ma, więc ja się może tepnę po prostu na jakiś zwykły, najzwyklejszy, prostszy świat i lecimy dalej. Jeżeli chodzi o następnego, widzowie, mita, następnym mitem jest, czy że stare kody wszystkie zaczęły działać na update'cie Mystery i czy to działa, nie mam tak naprawdę zielonego pojęcia, dlatego teraz będziemy musieli wykorzystać pierwszy lepszy kodzik, jakiś stary, może być to na przykład Ultra 225K i nie, użyłem tego kodu, czyli tego nie wiemy, ale jeżeli na przykład byśmy wpisali 404 Roblox, to
Nie, ale widzowie, od tego przychodzi nam oczywiście drugie konto, na którym nie używałem żadnego, ale to żadnego tutaj, widzowie, kodziku. I sprawdźmy to, więc jesteśmy już na drugim koncie, klikamy redeem i wpisujemy 404 Roblox. I co się stanie? Kod jest wykorzystany, czyli niestety ten mit, widzowie, musimy obalić. Ale jak już jesteśmy na drugim koncie, to dlaczego by nie sprawdzić kolejnego mitu? Mianowicie, jeżeli będziemy mieli auto delayta odpalonego, czyli ja sobie tutaj odpalę całego auto delayta i wydropimy jakiegoś peta, to zapisze nam się do indeksu. Nie mam tak szczerze zielonego pojęcia, podesał ten mit widz i teraz to oczywiście sprawdzimy. Jak widzicie, mam tylko i wyłącznie dwa pety w indeksie, czyli oczywiście tego banego oraz tego, więc otwórzmy sobie na przykład to jajko za 1000 monet i sprawdzimy na oczywiście odpalonym autosettingsie, czy zapisze nam się ten pet do indeksu. Dlatego tutaj jest opening jajka, dostaliśmy pigiego i sprawdzimy, dajcie do... I mamy to! Jak widzicie, widzowie, pet zapisał się do indeksu, nie trzeba było nawet czekać. Mamy tego pigiego w indeksie, czyli jeżeli zbieracie tylko pety do indeksu, no to możecie mieć odpalonego auto delayta i wtedy automatycznie on nam to zbierze. Mogę jeszcze sobie odebrać na tym drugim koncie. Zobaczcie w ogóle, jakie te gifty są broken. O, ten, no to ten gifcik to akurat jest mega kozacki. Ale jeżeli jesteśmy już, widzowie, na moim pierwszym koncie, dlatego możemy sprawdzić kolejną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Mianowicie widziałem takiego mita, że w ekwipunku można mieć w tym momencie ponad 800 petów i nie, po raz kolejny muszę, widzowie, obalić tego mita, ponieważ ja mam wykupione wszystkie game passy, mam wykupione wszystkie upgrade'y, jak widzicie, mam też zrobione wszystkie achievementy, które dają mi po prostu więcej miejsca w ekwipunku i maksymalnie ja we kół mogę mieć 791 petów i ostatnia osoba też może mieć oczywiście 791 petów i nie da się, widzowie, mieć tutaj więcej. Następnym mitem jest związany z huge katami, więc bardzo mało osób może go sobie oczywiście sprawdzić, ale do tego będę potrzebował oczywiście mojego drugiego konta. Mianowicie, widzowie, tutaj już, jak widzicie, dostałem tradzika od tego drugiego konta i sprawdzimy, co się stanie, gdy będziemy mieli tak naprawdę tylko i wyłącznie jednego huge peta w ekwipunku. Co się stanie? Ponieważ jak pewnie wiecie, huge pety mają enchant best friends i jestem ciekawy, co się po prostu wtedy stanie. Dużo osób właśnie myśli, że te pety wtedy znikają. Ja nie mam zielonego pojęcia, dlatego tutaj robimy tradzika i sprawdzimy, co się stanie, gdy będę miał tylko i wyłącznie huge peta w ekwipunku. Naprawdę według mnie jest to mega, ale to mega ciekawe i mam, jak widzicie, tego huge peta. Jak przechodzimy teraz na limboarda, mamy tylko i wyłącznie jedną statystykę. Jeżeli teraz byśmy tym huge katem chcieli sobie coś rozwalać, to jest to po prostu najgorszy pet w tym momencie w grze i nie będziemy mieli tak naprawdę nic więcej, więc... A, jeszcze dodatkowym mitem jest fakt, że jeżeli tradujecie się i macie włączonego auto delayta na przykład ekskluzywy w moim wypadku, to nadal dostaniecie tego peta. Auto delayt działa tylko i wyłącznie na jajka, dlatego tutaj możecie być, widzowie, bardzo, ale to bardzo o to spokojni. I teraz możemy, widzowie, sprawdzić, o ile mocniejszy jest tak naprawdę huge pet od innego zwierzaka. Dlatego teraz tak, sprawdźmy to na ile statystyk ma tak naprawdę huge cat, o ile jest on silniejszy. Do tego będę potrzebował oczywiście wydropienie takiego oto jednego sobie pecika. Dog, ile będzie miał ten dog statystyk? Ten dog, a auto delay tam mam odpalonego, no dobra, zapomniałem. To może wydropmy sobie jakiegoś innego tego na przykład pecika. Echo Pender, przy okazji dostałem achievement krowa. Dobra, super. Ile krowa ma statystyk? Krowa ma, widzowie, 7 statystyk, a ja mam na limboardzie statystyk 19, jak widzicie. Czyli jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe, ponieważ mój huge cat, przez to, że ma jeszcze stręża jedynkę, a może tak, przez to, że ma stręża jedynkę, jest on silniejszy, ale o ile on jest, widzowie, silniejszy o 12 statystyk, czyli jest to naprawdę mega, ale to mega dziwne, ponieważ jak widzicie, nie jest to jedna statystyka więcej, tylko jest to aż 5 statystyk więcej i nie mam pojęcia, z czego on to wynika. Może zamienię sobie po prostu tego zwykłego huge peta na jakiegoś, gdzie nie ma po prostu stręża i sprawdzimy to, tak? Tutaj tego peta możemy wywalić i wrzućmy na przykład takiego z gifcikiem, tak? Więc wrzucamy tego, ready, potwierdzamy i sprawdzimy, co się stanie teraz. Czy na limboardzie się coś zmieni, czy od enchantu zależy to, ile będziemy mieli punktów na limboardzie? O, przez chwilę się coś zbugowało. Nie, 19.
Czyli po prostu, widzowie, nie ma znaczenia od enchantu ile będziemy mieli, ale po prostu mamy 12 statystyk zamiast 5, czyli ten pet jest po prostu 2 razy lepszy ponad, co jest według mnie bardzo, ale to bardzo ciekawe. Ja tak szczerze myślałem, że jest to po prostu o jedną statystykę więcej, ale o, jak się okazuje, nie. Jest to, widzowie, o dużo więcej statystyk, dlatego te huge pety naprawdę opłaca się trzymać w swoim ekwipunku i naprawdę opłaca się nimi grać, jeżeli nie macie jakiegoś innego z lepszymi. A, jeszcze mam, widzowie, jeszcze dla was mity, więc nie przejmujcie się, lecimy oczywiście dalej z tymi petami, z tymi mitami. Mianowicie kolejnym mitem jest, widzowie, sam fakt posiadania huge patów. Czy to prawda, że nie opłaca się często używać tych huge katów? I tak, widzowie, jest to oczywiście mit potwierdzony, nie zawsze opłaca się tych huge katów używać, pomimo że dla wielu to jest jakieś mega super osiągnięcie mieć huge kata, ale nie, jak widzicie, najczęściej huge katy mają jakieś beznadziejne enchanty, przez co bardziej się na przykład opłaca używać peta, który ma royalty, super teamwork i rainbow coins 5 na przykład, więc tak, jest to, widzowie, mit potwierdzony. Teraz, widzowie, będzie konkurs na 2 najlepsze pety w grze, czyli Hellish Axolotl w wersji Dark Matter totalnie za darmo, a jak je wygrać, jest to banalnie, ale to banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, pamiętajcie, że łapka w górę i subskrypcja jest obowiązkowa i w komentarzu musicie napisać słowo prezent oraz wasz nickname z Robloxa. Będę wtedy wiedział, że odcinek był przez was oglądany do tego momentu i będę też wtedy wiedział, że chcecie wziąć udział w konkursie na 2 najlepsze pety w tym momencie w Pet Simulator X. Jeszcze wam dorzucę z jakimiś mega fajnymi enchantami, więc naprawdę warto się zgłaszać i zaproście waszych znajomych, ponieważ to może zwiększyć waszą szansę na wygraną, żeby oni też się oczywiście zgłaszali. Więc co do tego, widzę, mam jeszcze dla was 2 bardzo, ale to bardzo ważne informacje. Jeżeli macie konto Discord, no to zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ w opisie macie link do naszego Discorda, gdzie zobaczcie, ile mamy darmowych, prywatnych serwerów do Pet Simulator X i nie tylko. Dodatkowo codziennie mamy konkursy na Robuxy, pety albo gemy, w zależności od tego, jaki mamy dzień, taki mamy konkurs. Dodatkowo bardzo dużo osób robi serwery 2.8 CoinMult i dzięki temu możecie farmić dużo, ale to dużo więcej coinów. Konto Discord jest 100% tak darmowe, więc jeżeli go nie macie, no to sobie załóżcie, nic na tym nie stracicie, a możecie tylko i wyłącznie mega, ale to mega dużo zyskać. I jeszcze drugą bardzo ważną informacją jest oczywiście moja grupa na Robloxie Robaki Pedro, do której link macie również, widzę, w opisie. Zachęcam do kupowania koszulek, a jak klikniecie tutaj join group, to dołączycie do naszej społeczności, jest to w 100% darmowe. Ja chciałbym pozdrowić oczywiście ostatnie osoby, które zakupiły koszuleczki, jesteście niesamowici, a dla osób, które, widzowie, oczywiście jeszcze tutaj zostały, mam kolejnego mega, ale to mega świetnego newsa. Mianowicie, widzowie, na 100 tysięcy subskrypcji, jest to już potwierdzone, będę rozdawał jednego z huge petów oraz bardzo dużo robuxów, dlatego możecie zostawić suba, zaprosić znajomego, który gra w Pet Simulator X, ponieważ na 100 tysięcy subskrypcji będę miał dla was do rozdania huge peta, którego będę rozdawał na live'ie jakimś i jeszcze będzie mega dużo specjałów na 100 tysięcy, dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano!